Hejka naklejka, z tej strony siostra i gwiazdny klucz. Dzisiaj gramy w Terrarię. Kontynuujemy nasz standardowy jaskinia challenge, który zaczęliśmy jakieś dobre 40 minut temu. Jakie 40? Przed chwilą. A nie, dobra, 40. No, tak więc od ostatniego spotkania nie minęło nic. Dosłownie nic. Siostra marudziła, że chce więcej, to będzie więcej. A ja sobie zrobiłam drewnianą zbroję, chcesz? Nie chcę. Ja się tutaj zajmuję mądrymi rzeczami, nie jakimś drewnem na zbroję. Dzisiaj mi się wydaje, że powinniśmy wejść do tej jaskini. Dobra, wiesz co, tam może lepiej nie gadać, zajmij się swoimi sprawami. I przecież wejdziemy do jaskini. Ja nie przyznam się, dopóki skończę kopać tunelu. No, jak widzicie, moje złomy są tutaj wypchane. Ale musimy jeszcze naprawić chatkę. No. Gajda. To ty zbieraj te skóry z dzika. Gdzieś miał skóry z dzika, to naprawimy chatę Guidea i będziemy mogli już w jaskini mieszkać. To ty mi załatw coś, żebym od tych dzików nie umierała. Masz wędkę. I tak umieram. Bo nie umisz. Wow! Żołędzie się kończą. Ja mam. To fajnie, że masz, tylko że mi się kończą i nie będę mógł niedługo rzucać kokosami we wszystko. Ja ci przyniosę, no. A zapomniałam, to jest niepotrzebne. Zostaję oficjalnie muzykiem. No! Zostanę bardem. I mój pseudonim artystyczny to będzie Boben. Zostanę bardem Bobenem, tak. Nie, już kiedyś grałeś bardem Bobenem, to się źle skończyło. Kto mi... O, dobra, to są pajęczyny. Powinno wystarczyć na ubranie. Po co ci ubranie? Co to? A, fajnie, nie pójdę dalej. Crimson jest po prawej. Słyszysz? Aha. Znalazłem chyba jakieś akcesorium dla Wenetki. Jakie? Bobers jakiś. O, mam 16 butelek. Dwa akcesoria dla Wędki. Mam parasolkę. Jaką? Zwykłą. Ale taką do spadania powolnego? Tak. Chyba coś fajnego można było z nim zrobić, ale nie jestem pewien. Ale widzę, że już Wędki są mocno rozwinięte. Więc... A kiedy zrobili tego moda? Nie wiem, ale ostatnią aktualizację miał rok temu. Co? Wydawało mi się, że to nowszy mod, bo rok temu graliśmy. No tak. I rok temu tego nie instalowałem, bo nie musiałem zachęcać ludzi do grania. No, standardowo nikogo jeszcze ze mną nie ma, poza siostrą. No, chciałam właśnie to powiedzieć, że ktoś tu jednak jest. Nie! Moja kasza. A 32 miedzi. To jest takie smutne, gdy człowiek... Dobra. Glutek jest biedny. To ty jesteś glutem? No, chyba siostra jest glutem, nie sądzisz? W takim razie muszę cię zadźgać, żeby z ciebie żel wypadł. Z mnie nie wypada żel, jestem pół glutem, pół człowiekiem. A. Wiesz co, chyba nie wyjdziemy do tych jaskiń nigdy. Musimy. W takim tempie nie ma szans. To ty się zajmij skórą, a ja pójdę do jaskini. Nie rozumiesz. Muszę mieć mocniejszy kill-off, albo... cokolwiek, co po prostu pomoże kopać. Jakie są kill-offy pod tym? Inaczej mówiąc, po prostu musisz mi pomóc, bo nie mogę zdobyć wystarczająco dobrego kill-offa, który spowoduje, że nie będę potrzebował pomocy, więc chodź kopać i nie marudź. Dobra, tylko teraz lepiej... będę... skrzynkę. Dobra. Zła. Nie znam takiego słowa. Ale okej. Torba, ziół, bumerang. Mikstura powrotu, to się przyda. Flet jest bardziej lepszy. No, ja sobie już spadałam. Dobra, chodź. Spadłaś. Tak na śmierć. A to ja już wiem czemu. Wow. To wooden fishing knife. Czekaj. Co to jest? Zróbmy to już. Wow. Zróbmy to mu. Są różne akcesoria. Zróbmy mu jakieś. Nie. Żeby nie marudził. Jak przyjdzie, to dostanie. Jak go nie ma, to nie dostanie niczego. A którędy w ogóle idziemy do tej twojej jaskini? Jakiej mojej jaskini? No tutaj, gdzie miałam iść sobie. Nie, my mamy kopać tunel, a nie iść do jaskini. No to gdzie mamy? A gdzie kopię dziurę, w którą ciągle wpadasz, jak tylko się pojawiasz? A to tam, to chodź, no.
Chwila, tylko muszę wziąć najważniejszą rzecz w całej terrarii. Po co ci woda? Żeby zrobić szybsze wejście niż po linie. Żeby można było bezpiecznie spadać, może po to. Dobra. Tak więc... Poczekaj, z czego się robiło wiadro? Ja już mam wiadro wody. Ja mam butelkę. Po co postawiłaś tam platformę? Żeby móc... I ta platforma teraz będzie nas zabijać. Już ją zniszczyłam. Dobra, oczywiście dalej totalny nieogar, w ogóle wszystko. Nic się nie zmieniło, jak mówiłem, tylko dlaczego po prostu... ja dalej mam tych przynęt 10? Bo czekaj, ich nie zużyłaś. A ja mogę sobie tak czy siak powoli spadać? No patrzaj na mnie, jak powoli lecę. To fajnie, ale nie każdy ma takie luksusy. No co, znalazłam się w skrzyni. No to znalazłaś w skrzyni. Nie hałasujmy tak jak... niedawno w Legend, błagam. Ale o czym ty mówisz? Nie pamiętasz, jak w Rayman Legends graliśmy? O. Tu są pajajonkowe... Fajnie. Te, jak to się nazywa? Pajęcze. Możemy, że znaleźliśmy pajęcze jaskinie. Cynę z mamy. I jakieś jaskinki. Mam cynę. To zbieraj. Może się kiedykolwiek przyda. Kiedykolwiek. Ja tu przyszedłem kopać nasz tunel. Dobra. Zablokowałam się. Okej. Szkoda, że mapka nie pokazuje, gdzie się zaczynałem podziemia. Chociaż. Oho. No jeszcze daleka droga przed nami. Czyli naprawdę głęboko będziemy mieszkać. Tak. Zresztą nie musi pan tutaj kopać, tutaj możesz też normalnie mam sobie pazurki. Łazić. To fajnie. Dałoby się bomby. No, szybciej by było. Niestety bomb nie znalazłam. Ale możemy spróbować zbudować kilka takich typowych chałupek drewnianych, żeby NPC nam przyłazili, tak czy siak. Oni nie będą przyłazić. Przecież chałupek Guida można naprawić w chwilkę krótką. Skóry. No ja dziki mogę pokonać z fioletem bardzo łatwo. Dobra. To ty się zajmij dzikami. Dobra. Mam pazurki. Ja sobie założę. No to zakładaj je sobie. Szybkie. Ale nie chcę, żeby były widoczne. To ja w międzyczasie tak zwanym pokopię dalej. No rób to, co chcę, też tak to nazwę. Ja chcę ci jakoś pomóc. To zacznij robić coś przydatnego. Ale i tak rób to, co chcę. To co mam robić? Cokolwiek, żebyśmy mogli jak najszybciej do tych jaskiń wejść. No to kopię. No to kop. To nie było potrzebne. Dla mnie będzie i zrobię nie. Sobie challenge, chyba że do końca gry będę jeździć na glucie. A rób co chcesz. Nie, nie zrobię tego challenge'a. I dokopałam się do jakiejś jaskini. Byleby można było dalej robić prosty spadek. Chyba będzie to trudne. Się zobaczę. Dobrze, że mam pochodnie. Dobra. Dziki też są w nocy, czy tylko w dzień? W dzień. Tylko? Chyba tak. Chyba, bo nie mam pewności. A się wieczór zaczyna. A, to jeszcze masz chwilkę. Jednym słowem. A ja się wdrapię. Jak ja lubię te hałasy. Jakie? No, z instrumentów terrariowych. Takie są piękne. Ej, nie słyszę, bo mam wyciszoną terarię. A szkoda. Nie no, mam komputer wyciszony. Chociaż wiesz co, chyba nie pozostanę tym bardem. No. Czemu nie? Przecież bardowanie jest fajne. Ja chyba naprawdę zostanę samym monerem. Nie, ale serio, co ci przeszkadza w tym, żebym był bardem? Będę mógł wtedy grać na instrumentach. Wiesz co? Tylko na takiej wspaniałej trąbce. Nie! Waż się jej stworzyć. Czemu? Przecież to był taki fajny instrument. Nopę. Ciągle łaziłeś i robisz. Ciągle mi tak grałeś. Co to? Od kiedy dżowni se pływają? Nie wiem od kiedy. Może na przykład od momentu, w którym zaczęłaś grać w terrarię. Jak powiedziałem, nigdy nie widziałam pływającej dżownicy. W tej grze.
No. Nie ciemna. Dobra. Chodź zobaczyć ten tunelek. To ja nie wiem, czy on będzie się dalej nadawał. Tylko czekaj, dobuduję linę. A co ma się nie nadawać? Czekaj. Przyjdę do ciebie. Sobie powoli lecieć. O nie! Nie! Ja mam o tyle łatwiej, że mam pazurę. I parasolkę. I parasol. Nie, ta gra Bardem jest taka fajna. Grałeś często Bardem. Miotaczem kokosów też. Miotaczem kokosów zagrałeś raz. Z tobą raz. Ale to nie była moja pierwsza rozgrywka rzucaczem kokosów. No byłeś taki zszykowany, gdy się dowiedziałeś, że kokosem można walczyć. No, bo wtedy nie miałem moda, który pozwala rzucać konkretnie kokosami. Chodź, zobaczysz już ten tunel. Nie mogę. Lina już jest zszykowana. Nie mogę. Czemu? Bo nie żywy jestem. A jak się odrobisz, to tu wpadniesz. No i będę musiał stąd uciekać. Swoją drogą, brakuje mi jednej osoby, żebym mógł w pełni grać w Terrarię, tak jak chciałem. Jest to osoba, która w sumie istnieje w tej grze, nawet takiej nie ma. Kto ty? Bo można jej kamień zbierać w tej grze. Nazywa się Helga. I przydałaby się tutaj w Terrarii, żebym mógł legalnie zbierać Helga Stone. Hellstone? Nie, Helga Stone. Dobra, chcę do piekieł już. Jak tak bardzo chcę. Nie mogę. Czemu? Nie mam kilofa, którym bym mógł zebrać Helgastone. Jeszcze mi z Birkina nie wyłowiłaś. A ja ci przypomnę, że nie mam wędki, ani przynęty. Masz wędkę. Nią się da łowić, serio. Tak. Serio. Na czym ja stałam? Nie wiem. Po pierwsze mam za słabą przynętę. Po drugie mam za słabą przynętę. A po trzecie? Żebym ja przeszła do oceanu. Weź tą wodę zabierz. Nie. Ale my się udusimy. Jak będziemy tędy spadać. Patrz, tak lecę, lecę. Bum. Ale wiesz, że to już koniec? Jak to? Normalnie. Ubierz sobie Ancient Sword, stojąc w tym miejscu, w którym ja stoję. Nie tu, gdzie ty. O. A pojedź trochę wyżej jeszcze. Tutaj już tracę. Widzisz? Na tym poziomie zaczynamy się budować. Także... No, Adam, już będziemy mogli przejść na stałe do jaskiń. Jak bardzo się naprawić jego ten. Chałupę. No a myślisz, że tego nie wiem? Do końca tego odcinka będziemy już w jaskiniach i to się liczy. Ja na razie zdejmę, bo ja jeszcze. Mówiłem, jeszcze możesz. No, jeszcze do góry tutaj czasem jeszcze. Ja będę gdzieś tutaj chciała się wybudowywać. A tutaj nie będzie cię zabijało? Czekaj, sprawdzę. Nie, tu nie. W takim razie no możesz, tylko trzeba zaznaczyć punkt morderczy, że tak to nazwę. Dobra. Żebyśmy wiedzieli, jaki jest nasz limit. Tak więc, prawdziwy jaskinia challenge się właśnie zaczyna. Co prawda, powiem szczerze... Nie, tutaj nie mogę się zabudować, niżej trochę będę jeszcze. Spodziewałem się trochę łatwiejszego terenu, na zasadzie... No, jakiego znowu? Mam pomysł, żeby na przykład... Kilka było pojedynczych domków, że na przykład gdzieś tu będzie jakaś dziura, gdzieś tam będzie dziura. O wszystkim pomyślimy później. Na początek musimy po prostu zbudować cokolwiek tutaj. Dobra, to ja mogę się zająć tym? Tak. Dzięki. Zacznę budować już tutaj w podziemi. A ja w tym czasie jeszcze ostatni raz nagromadzę trochę kokosów. Nagromadź kokosów i drewna. Drewno przecież będziemy próbować hodować samemu sobie w podziemiach. Dobra. Ja mam 7 żołędzi. Jakiś survival.
tutaj będzie dwuosobówka. Nie żyję, bo jestem bardziej martwy. Biedny ty. No, biedny ja. Powiem szczerze, spodziewałem się, że to wszystko lepiej pójdzie, chociaż rozmiar świata mógł trochę zrobić swoje. Możemy z tego równinę zrobić przecież. Ale są tu naturalne jaskinie czy coś, co trochę komplikuje mi pomysły, że tak to nazwę. Jakiego miałeś? Gdyby wszystko było zrobione idealnie, powiedzmy na równi, płasko, że tak to nazwę, wszystko samodzielnie trzeba byłoby wykopywać, łatwo można byłoby zrobić cokolwiek. Byśmy musieli tylko rozkopać teren i już. Tak, będziemy musieli może jeszcze wygładzać, usuwać wodę, dodawać coś. Ale tak czy siak coś się wybuduje. Nawet mam pierwszy pomysł, tylko... Jaki? Słucham. Nie, do tego potrzeba cierpliwości. To pomiędzy odcinkami raczej będę budował. Albo na jakimś odcinku specjalnym, gdzie już będziemy zaczynali budować swoją siedzibę. Bazę. No właśnie, śnieżną krainę znalazłaś? Nie. Tylko Crimsona. Z której strony? Z prawej. Jest Crimson. To ja pójdę w lewo niedługo. I postaraj się, jak będziesz w stanie, to zrób mi proszę tego pocąka. Dobra? Jeśli znajdę coś takiego, co się nazywa się drzewo, to wtedy mogę pomyśleć. I właśnie o to mi chodzi, jeśli znalazłbyś to, żebyś mógł. Tylko nie mówię, że znajdę. A jeszcze możemy wychodzić na powierzchnię, tak? Tak. Koniec tego odcinka będzie już definitywnym końcem tego. I wtedy już nie wychodzimy na powierzchnię w ogóle. Dopóki z resztą naszej drużyny nie ustalimy jakichś reguł, na jakich to będzie przebiegało. Czyli wtedy zaczynamy po prostu na rzecz pod ziemią. Tak, wtedy zaczynamy po prostu pod ziemią wszystko robić. To prawda, do tego czasu przydałoby się może jakieś lepsze kilofy czy coś, bo odcinki będą wyglądały głównie tak, że będziemy chodzić i kopać tunele. Ale no niestety nic lepszego nie mam. Wiecie co, chyba będę musiał wam jakoś to rozjaśnić, bo widzę, że obraz jest strasznie ciemny. Mi się wydaje też, że będziemy wchodzić na powierzchnię podczas robienia przywoływajek bossów. Bo niektóre bossy potrzebują. Przecież mówiłem, że bossy będą wyjątkiem. Ale konkretne reguły wymyślimy później. Może jutro uda nam się ekipę zgrać. Się zobaczy. Nie mówię, że muszą być obecni, tylko że musimy po prostu się zgadać w tej kwestii. Z tym się akurat zgadza. Dobra. Przydadzą się jakoś wody butelkowane? Nie. A ja jeszcze muszę wyjść na powierzchnię. Chcesz to wychodzić, przecież jeszcze ci wolno. Jeszcze. Ja zbiorę trochę sadzonek tą drogą i ziemi. Co? Mamy na to moda! Serio? Co to jest? Nie pamiętasz? Prawie za każdym razem jak w nocy drzewo rozbrajałeś, to się to pojawiało. U mnie też się to pojawiło, bo zapomniałam znowu o tym. I to było bardzo mocne. Ale nie dla twoich kokosów. Powiem ci szczerze, nie kojarzę nic takiego, ale niech ci będzie, serio? Że tak. Jak graliśmy z tymi dwoma osobami wtedy. Nie pamiętasz? Było coś takiego? Tak. Na pewno. Naturę. I to dawało esencję natury. A. I kazałeś nam to zbierać. Ciekawe, na co to jest. Kazałeś nam to właśnie zbierać. Mechaniczne serce? A, z tego można jakąś różdżkę dla wzywacza stworzyć. Mów z czego? Mamy te składniki. Nie mam wystarczająco dużo esencji. No toś, czekaj. Tam wejdę już na górę po tą. To idź. Jak uzbieramy tę esencję, to mogę to zrobić. Jezu, głupi telefon wypadł mi z kieszeni. To można to zrobić. Tak, będzie można to zrobić. Ile masz? Ale czego? Na esencji. 4. No to już mamy esencję. Nie mamy. Czemu? Bo mi się tego nie chce kraftić. To daj mnie, ja to wykrawcę. Nie, bo ty źle to zrobisz. Nie zrobię tego źle. Dobra, dawaj esencję, już ja to zrobię. Dobra, masz 4 esencje. Weź. Wędkę. Serio? Tak.
tej esencji. Nie, nie z esencji. A miałeś mi zrobić! Ale nie mam chyba wszystkiego, bo czegoś mi wydaje się, że brakuje. Powiedz czego. A dobra, już wiem czego brakuje. Drewna? Nie. Kowadła. Tak, kowadło. Jakieś rękawiczki mogę zrobić. Dzięki. No oddaj. Ja nie wiem co to za rękawiczki. Pokaż. A nie, Garland się przyszedł na gauntlet, okej. Jakiś wianek druida. Dziwne to jest. Ptaszek. I tak nie miałam siatki. Jej, udało się go pozbyć. Ty zawsze mi eliminujesz urocze zwierzątka. No tak, bo jestem złym człowiekiem. Ale dobra. Pamiętaj, że będziemy musieli znowu te motylki z głupie zbierać. Po co? Czy nie mamy tego moda? A po co ci motyle? Nie pamiętasz? Nie. A dlatego, żeby zrobić różdżkę dla przywoływacza z tymi motylkami. A kto ci powiedział, że ja ci to zrobię? Ja mogę sobie zrobić? Normalnie nie mam słów. Co? Naprawdę chciałoby ci się to robić. No w sumie nie będę mogła. Czemu? Bo musiałabym wejść na powierzchnię. Naprawdę dla przywoływacza mało rzeczy pod ziemią można chyba zrobić. Czemu? Czy można? Czemu sądzisz, że mało? No nie wiem, tak mi się wydaje. No możliwe, że mało. Ja jestem tak rozkojarzony, że nie wiem, jakie mam prowadzić dalej te nagrania dzisiaj. Jak nie chcesz, to nie. Nie mówię, że nie chcę, tylko że jestem rozkojarzony. Jak nie, to nie. Jak jesteś rozkojarzony. Ciekawe w ogóle, jak te wędki działają. Jakie? Te. Co? Tobie działa? Patrz, jak to dziwnie działa. No ja wiem, ja tym walczyłam. Czekaj. Ale tak, piszę, że potrzeba przynęty, żeby złowić rybę. Więc da się tym łowić. Właśnie, jesteś w różowej drużynie? Nie, nie. To włącz na chwilę pyf, bo chcę coś sprawdzić. Miałaś włączyć pyf, a nie dołączyć do różowej. A mogę włączyć pyf. Ale teraz nie będę mógł cię atakować. Będziesz? Nie. Widzisz? Dobra. Bo chcę coś sprawdzić. Ej! To jest dobre na PvP. Ale mnie już nie zabijaj. Przecież nic ci nie robię. Już. Czyli działa tak jak myślałem. Jak myślałeś? Że będzie bardzo op. Co ty tu robisz? Domek. Ja tu miałem prawdziwego pomysłu, jak chcę coś zrobić, a ty mi domka. Na razie! Dobra, niech ci będzie. Ja też miałam pomysła. W sumie każdy mógł mieć pomysły. Ale dobra, mniejsza o to. Ja lecę polować na dziki. A nasz odcinek pomału zbiega. Chyli się ku końcowi. I jak nic... Nie wiem, czy będą następne. Dzisiaj. Nagrywane. Jeśli będą, to na pewno zrozumiecie to wszystko, poznacie. Jeśli nie, to może będę w lepszym stanie fizycznym, albo psychicznym do nagrywania kolejnych odcinków. A póki co, no oczywiście, jeszcze ten trwa. Będą następne jakieś, chyba. I w sumie nie wiem, po co tak dużo gadam. Ale na zakończenie moich głupich gadek razy 5 pierdlionów mogę powiedzieć, że lubię placki. I to chyba tyle na obecny moment. Tak, chyba tyle.
O, kaktus. To na pustyni są kaktusy. Ale ja ich jeszcze nie zbierałem, one są fajne. Po co ci? Żeby budować krzesła dla nypyców z nich. Serio? Tak? Żeby się kuli. Ta wędka jest dziwna. Czemu? Fajna jest. Bo złowiłem pająka, dopiero po chwili umarł. No, bo tak to działa? Ci, że aby pokonać kogokolwiek, wystarczy trzymać go na wędce? Tak. Wyobrażasz sobie, jakie to by było OP na bossach? Przekonamy się, jak z jakimś bossem będziemy walczyć. Póki co możemy tylko spekulować. Wędka, idziemy. Co to jest? Ne, nic ciekawego. Jesteś pewna, że ty na prawej stronie znalazłaś Crimson? Tak. Bo jakoś daleko z lewej strony szłaś. Chyba z prawej. To jest lewa. To gdzie ja idę? To gdzie ty idziesz? Tak. Ja mówiłam, że na prawej. Pytam się, czy jesteś pewna, bo jednak widzę tu pełno rzeczy, których nie kojarzę w żaden sposób. Jestem pewna. Żebym ja to odkrył, więc... Na prawej to było. Ty zwiedzasz lewą. No miejmy nadzieję, bo jeśli się okaże inaczej, to się załamię. Siem. Mogę ci nawet moją mapkę pokazać. Nie trzeba. Wydaje mi się, że znasz kierunki. Dobra, platformy, jeszcze raz platformy. Dobra, jeden domek jest. Nypyce tam mogą się wprowadzać? Tak. Chciała jakoś ładnie te jaskinie przerobić. Ja nie umiem budować w jaskini. Później będziemy to robić, ale na razie musimy po prostu zacząć funkcjonować. Tylko chodzi o to, że ja lubię budować, ja nie będę mogła pewnie budować, bo w jaskini będzie musiało być. No ale przecież jaskini nie oznacza, że to ma wyglądać jak zwykła jaskinia. Może być budowana jakkolwiek, nawet może otworzyć wielką przestrzeń i po prostu budować sobie w takiej jakby wielkiej grocie, która nie będzie zajmowała budynkiem całej groty. Nie rozumiem. Bo nie musisz. Chciałabym zrozumieć. Ja bym zauważył ciekawą właściwość. Jaką? Prawdopodobnie da się przyciągać tą wędką kogoś. Też idę. Ja pójdę na prawo. No nie. Kurczę, pograłabym jeszcze w terrarię. Przecież nikt nie mówi, że nie możemy. Tak prywatnie na tym świecie? Na tym świecie nie ma szans. Mamy mieć znowu kilka zapisów. Nikt nie każe. Chyba, że coś znalazł. A, Arkhalisa i dżungla. Tak, o tym właśnie mówię. Ile tych skór było potrzebne? 4. Ile masz? 0. Jedną. Nie, nie mam jednej. Ja mam. Poluj na dziki. Nie mogę, ja zwiedzam świata. Jeśli Arkhalisa nam zdobędziesz, to będę w szoku. I on będzie mój. Nie. Tak? Nie, bo ty jesteś bardem. Ale póki co nie mamy wojownika, więc jest mój. Może ja będę. A, powiedziałeś, że jestem bardem. Więc widzisz? Tylko potwierdziłeś, że jestem bardem. Nie jesteś bardem. Za późno. Dobra, jesteś. Zbiorę trochę tego złego światowego drewna. A chcesz, to zbieraj! Może ładnie będzie wyglądać. Czemu ja słyszę kurczaka? Może gdzieś tam łazi. Tak głęboko pod ziemią. Kaplicy starożytnej, zakopanej, w ogóle zapomnianej. Ma łazić kurczak? Dokładnie. O, widzę, że to jest podróba. Czemu? Już po wyglądzie da się po... To był kurczak. To nic nie było w kaplicy. No była podróba. Czyli zaklętego miecza też nie ma. Mhm. Coś mówisz, że ja chyba nic nie znajdę dzisiaj. Ja też już nie. Tylko, że u mnie to dosłownie nic. Idę po łopatę z krain... Mroźnych. Tak, mroźnych. Nie ma krain mroźnych.
idę po cokolwiek tutaj, okazuje się, że też nie dostanę nic. Bo po co? Byłoby za ciekawie. Może nie tylko za ciekawie, co za łatwo. Wystarczy i tak, że kokosy posiadam. I tam nie mam wartość. No bo jestem bardem. Po co ci kokosy? Do kolekcji. Już to widzę. Kolekcja kokosów Starkeya. Poza tym nie mam ich, już mam tylko 9. A ja mam 0. Ale 9 to nadal nie jest dużo. Ale masz więcej ode mnie. No, bo ty żadnych nie zbierałaś, a ja chociaż te z jednej palmy wziąłem. A, mamy już znowu 30 minut nagrania, dobra, nie, to będzie dłuższe. Nie chcę się kończyć w takim momencie. I też. Mi się tego nagrania w ogóle nie chce kończyć. Ja tylko bardziej mówię o tym, że drugi raz już prawdopodobnie do dżungli nie dożyję. A ja do ciebie idę. I dlatego nie chcę kończyć nagrania w tym momencie. A ja do ciebie idę, więc to się źle skończy. No to idź do mnie. To i tak nic nie zmieni. Jeśli umrzesz. To będę nieżywy. I znowu tam pójdziesz. Nie, bo będę nieżywy. O kurczak. A jak jest się nieżywym, to nie można gdzieś iść. Co, co? Jeszcze 5 tych jajek. Po co? Żeby zrobić. A jeszcze koronę trzeba przecież zdobyć. Korony nie zrobię na to coś. Ale to samo chyba nie może przyjść. A jo, ekspertka się znalazła. Pierwszy raz z tym gram, a ty już wiesz. Chyba powiedziałam. Może tak być, że sam nie przyjdzie. Tak właściwie to co to jest, to coś? O. Nie wiem, jakiś król kurczaków? A, super, znowu nam dżunglę zeżre. Bo pamiętam, jak dotarliśmy do etapu z Planterrą i mieliśmy iść na Planterrę, ale dżungla była coraz słabsza i nie mogliśmy jej uratować. No, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Nie, bo ja tam idę. Skoro już umarnęłem, to... Ale no, to jeszcze tyle. O mnie pomyśl. Ale twojej perspektywy nie mamy nagranej, więc to i tak nie ma znaczenia. Siostra sobie jeszcze będzie teraz załatwiała, co mam załatwić. No i trzymajcie się do następnego odcinka. Ja w tym czasie oczywiście spróbuję nam rozbudować podziemia. I jak mówiłem, od tego momentu nie wychodzę już na powierzchnię. Nie wiem, jak ja to przeżyję, jak sobie mam poradzić w ogóle, ale będę musiał. Chyba, że zdecydujecie, jakoby jaskinia challenge miał być po prostu usunięty i ma być to zwykła rozgrywka z Terrarii, tylko że na przykład po prostu będziemy mieszkać w jaskiniach. Oczywiście decyzja zależy do was w ankietach, o ile będą, a póki co, no, ja już się zaplantuję, ciągle gram w kółko i w ogóle, no więc trzymajcie się po prostu do następnego, jak już mówiłem, po raz 50. A ja w tym czasie po prostu sobie tutaj trochę pokopię, pobuduję i w ogóle. No więc trzymajcie się. Hej, hej.